Moi kochani, mam mały challenge. Bardzo chciałbym do końca marca wbić na moim kanale 18 tysięcy widzów. Brakuje naprawdę niewiele. Wierzę, że nam się uda. Dziękuję. Nie! Noż kurde, piąty tydzień bez snapshota. Ale zacznijmy normalnie. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Jest to już 199 odcinek serii. Kolejny będzie magicznym 200. Miałem cichą nadzieję, iż w nim będę mógł wam przedstawić snapshot. I jest na to szansa. Mała jak poparcie dla partii Janusza Korwina-Mikke, ale jednak. Jeśli Mojang wyda snapshot dziś albo jutro, to faktycznie może tak się stać. Ale nie oszukujmy się. Musimy czekać znów tydzień na kolejny snapshot. Już będzie półtorej miesiąca od wydania ostatniego. Ale zaręczam wam, gdy on w końcu się pojawi, to będzie on taki obszerny w nowości, że każdy z was, łącznie ze mną, wyskoczy ze swoich laczków. Ale dobrze, znów się na wstępie rozgadałem, dlatego też, aby nie przeciągać, zaproszę was do obejrzenia dzisiejszych nowinek, bo są one bardzo ciekawe. Dinnerbone ogłosił, iż praca nad interfejsem swojej wielkiej, tajemniczej rzeczy, o której nie chcę mówić ze szczegółami, zostały zakończone. Twierdzi, iż zadanie było wyjątkowo wymagające i czasochłonne, ale udało się. Ciekawą rzeczą jest informacja o tym, iż Nathan korzystał podczas tworzenia tej tajemnicy z prac naukowych. Już raz to mówiłem, ale dobrze będzie to powtórzyć. Im więcej rzeczy o tym wiemy, tym więcej pytań zadajemy. Ja kompletnie nie mam pomysłu, co tą rzeczą może być. Wy, moi kochani widzowie, pisaliście, że to może być pogoda, system pogody, czy też pory roku. Ale jak widać, będzie to coś... zapewne blok, który będzie miał interfejs, więc propozycja pogody czy też pór roku odpada. W przyszłym tygodniu mamy dostać kolejne szczegóły na ten temat, dlatego z niecierpliwością wyczekujmy następnego tygodnia. Kolejny tweet jest od Gruma. Ten napisał po prostu "It's a trap", czyli to pułapka. Chyba wiadomo, skąd jest ten tekst. Nawet ja wiem, mimo że nie oglądałem żadnej części. Ale wracając, w linku dodanym do tweeta mamy screena, na pozór nie prezentującego nic ciekawego. Ja dokonałem dokładnej analizy tego i stwierdzam, iż jest tam coś ukryte, a mianowicie prawdopodobnie nowa właściwość skrzynek. Jakie? Dowiecie się po reklamach. Nie no, żartuję. Na screenie widzimy pojedyncze skrzynie ustawione każda obok siebie. Ale moją uwagę zwróciła druga skrzynia od lewej. Jest to zwykła skrzynka, a za nią stoi jeszcze jedna, odwrócona do niej bokiem. Wiecie, co jest tu najlepsze? Część z was pewnie powie, że za tą skrzynią stoi skrzynka pułapka. Nic bardziej mylnego. Tam stoi zwykła skrzynka. Wychodzi na to, że skrzynie będą łączyć się tylko wtedy, gdy będą do siebie przylegały odpowiednio z przeciwnymi bokami. Tak jak jest to z magnesem, gdzie przeciwne bieguny łączą się, a te same odpychają. Część z was powie, iż jest to na pewno skrzynia pułapka, tylko na obrazku nie widać czerwonej obramówki. Nic bardziej mylnego. Zrobiłem rekonstrukcję zdjęcia w grze na obecnym snapshocie i postawiłem tam trap chest. I co? Dokładnie widać czerwoną obramówkę, więc na zdjęciu od Gruma widzimy dwie te same skrzynie, które się nie łączą. Podkreślam tylko, że to tylko moja interpretacja. Nie wydaje mi się, abym się mylił, ale na wszelki wypadek podkreślę słowo klucz, czyli interpretacja. Dobrze, to byłoby na tyle na dziś. Ostatni odcinek z jedynką z przodu. Kolejny otwiera drugą setkę odcinków. Jen, jak to powiedzieć na głos? 200 odcinków. Robi wrażenie. Okej, to byłoby na tyle na dziś. Dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii Minecraft Nowinki. Trzymajcie się i cześć!